Promocja książki na stulecie historii piłki nożnej w Pruszczu Gdańskim. W Centrum Kultury i Sportu odbyło się spotkanie z Wiesławem Wiką, byłym piłkarzem, nauczycielem akademickim, a przede wszystkim zasłużonym szkoleniowcem. Jest on autorem wielu książek o tematyce sportowej oraz dydaktycznej. Pracując tutaj 13 lat w klubie, no miałem dostęp do różnych archiwów, zdjęć, dokumentów i w ten sposób zbierałem materiały. Stulecie to jest taki czas, że trzeba jednak pokazać, że się coś działo w Pruszczu. Dla autora jest to ważne, jak książka jest odbierana. Myślę, że ona jest dobrze w tej chwili odbierana. Zresztą ta sala, jak tu dziś było około 100 osób, to też świadczy, że ludzie przyszli i chcieli, że sobota, a jednak przyszli. I ludzie poprzyjeżdżali z daleka. Także myślę, że pozytywnie zostali odebrani. Publikacja książki Piłka nożna w Pruszczu Gdańskim 1922-2022 przedstawia m.in. sylwetki działaczy, piłkarzy. Wymienione są także sukcesy lokalnych klubów piłkarskich. Jest to świetny materiał, taka zachęta do trenowania, żeby w przyszłości wiedzieć, że czy się osiągnie wiele, czy niewiele, jest możliwość zaistnienia, bycia w książce. Jakie są świetne wspomnienia, zdjęcia z lat młodzieńczych, drużyny, wydarzenia czy jakieś ciekawostki. Jestem przekonany, że kolejne pewnie wydania będą, bo jak widać musi się samemu włożyć dużo pracy, żeby powstała taka książka, a po dzisiejszym spotkaniu widać, że jest zapotrzebowanie, że się ludzie spotykają, chcą porozmawiać nawet teraz w kuluarach. Pan Wiesław Wika opowiadał o swojej karierze trenerskiej. Obecni mogli powspominać dawne piłkarskie czasy. Na samym spotkaniu otrzymali egzemplarz książki wraz z dedykacją. Dla tych, którzy, tak jak ja, są zainteresowani tym, którzy zapomnieli dużo szczegółów, a tu jest jednak to wszystko ujęte po kolei, dużo nazw wymienionych, kolegów, którzy już też nie żyją, można powspominać, przekonać się, że jednak były sukcesy, prawda? Takie kluby małe są po to, żeby wychowywać ludzi, po to, żeby masowo uprawiać sport. Nie robi się tam wielkiej kariery, prawda, w takich klubach, ale zdarzają się ligowcy, reprezentanci Polski, tak jak Tomek Sokołowski, który był reprezentantem Polski, mistrzem Polski jest też Malinowski Mariusz, który też z naszego klubu pochodził. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Co istotne, zainteresowanie to niesie ze sobą wiele korzyści. Poczynając od zapoznania się z historią, a także niosąc ze sobą niezmiernie ważny element, jak przekazywanie tej historii i wiedzy najmłodszym. Dzięki spotkaniu, gdzie będzie mowa o tej publikacji, wracamy do tamtych czasów, przekazujemy informacje najczęściej swoim dzieciakom, czy ewentualnie podopiecznym, którzy rozpoczynają przygodę z piłką nożną. Ta barwna opowieść dzisiejsza to jest takie odzwierciedlenie dokładnie tego, co się wówczas działo. Ekipy pruszczańskie to były zwarte, zamknięte zespoły. Wiara, która tak naprawdę jeden za drugiego zawsze poszłaby w dym. Bardzo mocne, twarde jednostki, nie było miękkiej gry, także naprawdę cudne czasy. O tych barwnych sportowych czasach warto posłuchać i pielęgnować pamięć o historii, w tym przypadku sportowej historii w Pruszczu Gdańskim. Polecam również zobaczyć Skarby w domu Widemana, Zobacz wystawę do dna oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. Jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę. Więcej pod linkiem.